Za nami kilka fantastycznych i radosnych powodów, by spotkać się z naszym dzisiejszym gościem. Joanna Przytakiewicz, cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. No i nie wiem, czy zauważyłeś, że zima się zaczęła. Nie da się niestety oszukać. Pogoda absolutnie straszna, ale okoliczności naszego spotkania radosne. Tak jak mówiłem, jedną z nich jest 10 lat La Mani. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. I w związku z tym spotykamy się w przepięknym butiku przy Moliera 1. Stąd takie od razu pytanie, kto go w ogóle zaprojektował i czy ty czujesz się tutaj jak w swoim drugim domu? Słuchaj, no taki był zamysł i taki był cel i moje marzenie. Wiesz, ja zadzwoniłam do Borysa Kudliczki i powiedziałam: Borys, ja sobie tak marzę o tym, żebyś to ty zrobił ten butik, żebyś to ty go zaprojektował, bo po pierwsze Borys jest nie tylko fantastycznym architektem, ale też najlepszym scenografem, o jakim słyszałam, jakiego znam, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W związku z tym, mało tego, emocjonalnie związanym z Teatrem Wielkim, z tym miejscem, a mi właśnie o to chodziło. Nie tyle o architekturę, bo nie budujemy tutaj domu, tylko o scenografię, bo to jest we wnętrzu najważniejsze. I to zdecydowanie widać. 10 lat La Mani to jest ogromny sukces, ale ja zdecydowanie wiem, nawet nie tylko podejrzewam, że musiała to być też bardzo ciężka praca. I gdybyś miała sobie tak z perspektywy czasu ocenić, to ciężej było zakładać markę i te początki były trudne, czy teraz walczyć z koronawirusem, który pokrzyżował wiele planów projektantom? Zdecydowanie powiem ci, że ciężej jest później niż na początku, dlatego że wiesz co, na początku to tak niesie cię wielka fascynacja, ekscytacja, a przede wszystkim brak doświadczenia cię niesie. Taka wiesz, dziecinna naiwność, że wszystko będzie dobrze, wszystko się uda, natomiast potem przychodzi rzeczywistość i okazuje się, że musisz twarzą w twarz stanąć z wieloma problemami, na które kompletnie nie masz wpływu, które od ciebie nie zależą. To jest takie najbardziej frustrujące czasami, że czekasz i mówisz: Boże, czy to się uda, czy na pewno wszystko będzie na czas i tak dalej. A teraz po koronawirusie już ułożyłaś to domino? Czy jeszcze czujesz, że pandemia trwa dla sklepu, dla marki? Zdecydowanie pandemia trwa i będzie trwała, nie ma się co oszukiwać. To jest zupełnie nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy. Po prostu marazm i zastój. I wiesz, teraz wyobraźmy sobie te wszystkie sklepy, od takiego, jak w jakim jesteśmy tutaj u nas w La Mani, czy też po ogromne domy handlowe i domy towarowe, one naprawdę przeżywają ogromny kryzys.